szczytach alienacji rodzicielskiej mamy cały przekrój polskiego społeczeństwa. Mamy lekarzy, mamy prawników, mamy marketingowców, mamy socjologów, ale również mamy pielęgniarki, mamy osoby, które mają wykształcenie średnie, które są nauczycielami, które są pedagogami, więc cały szeroki przekrój społeczeństwa. Rozmawiacie, wspieracie się i wędrujecie po szczytach. Dokładnie tak. Nie tak dalej jak w ostatni weekend w niedzielę. Zdobyliśmy 9. szczyt z korony gór polskich, ponieważ naszym celem jest zdobycie wszystkich 28 szczytów korony gór polskich. Byliśmy teraz w niedzielę wspólnie na Radziejowej w Małopolsce. Bardzo przyjemnie spędziliśmy ten czas, mimo że pogoda tym razem była, że tak powiem, w kratkę. Na górze przywitał już nas śnieg i to tak naprawdę można powiedzieć, że była pierwsza wyprawa tego sezonu w warunkach zimowych, bo na górze już naprawdę panowały warunki zimowe. Wszyscy wrócili w znakomitych humorach. I teraz planujemy już kolejne wejście, które będzie miało miejsce już w styczniu nowego roku. Już w styczniu będzie w rocznicę zdobycia przez nas Śnieżki. Planujemy, żeby to uhonorować tą rocznicę jakoś uroczyście, to planujemy specjalne jakieś tam wydarzenia dla naszych sympatyków. O wszystkim będziemy informować. Kawa i szarlotka w schronisku na Śnieżce. Między innymi. Dobrze. Panie Przemku, jak mają się do państwa, jak mogą państwa znaleźć ludzie, którzy czują się samotni, rodzice, którzy czują się samotni w tej swojej walce o normalne kontakty z dzieckiem? Znajdziecie nas państwo przede wszystkim na Facebooku, jest nasz fanpage, wystarczy wpisać Szczyty Alienacji Rodzicielskiej, od razu wyskoczy nasza strona naszej organizacji i są tam wszystkie dane kontaktowe, między innymi nasz adres mailowy. Odpisujemy wszystkim na wszystkie maile. Można do nas wysłać również wiadomość. Organizujemy spotkania w terenie. Można również do nas zadzwonić. Jest wiele możliwości, żeby się z nami spotkać. Mamy również naszych terenowych przedstawicieli gotowych wesprzeć osoby, które potrzebują pomocy. Bardzo, bardzo panu dziękuję. Bardzo państwu dziękuję. Ważna rozmowa. Dziękuję. Również pani redaktor, też tak myślę, że jest to ważna rozmowa. Trzeba przede wszystkim burzyć te mury, które są stawiane przed rodzicami, którzy doznają przemocy, alienacji rodzicielskiej, którzy bardzo często spotykają się z ostracyzmem społecznym, niestety, ponieważ jeżeli ktoś nieznający tematu widzi, że dziecko negatywnie reaguje na drugiego rodzica, a przy tym rodzicu alienującym dziecko zachowuje się na pierwszy rzut oka w porządku, to ludzie sobie myślą, to coś z tym drugim rodzicem musi chyba być coś na rzeczy, coś musi być nie tak, a wcale to tak w rzeczywistości prawda nie wygląda. No prawda jest taka, że bardzo często oceniamy po pozorach, po jakichś takich stereotypach. Dokładnie tak, pani redaktor, niestety. Więc będziemy starać się burzyć te stereotypy. Dobrze, dziękuję panu dzisiaj. Dziękuję państwu. Również. Przemysław Koziński, Szczyty Alienacji Rodzicielskiej.